Zapraszam na najnowsze wydanie programu informacyjnego. To jest Studio Grupy Orlen. Zaczynamy! Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. To najważniejsze tematy dzisiejszego wydania. Specjaliści od projektów Święto Honorowych Dawców Krwi w Trzebini rozdawali drzewka. Dzisiejsze wydanie Studia Grupy Orlen rozpoczynamy od wydarzenia, które w jednym miejscu i czasie skupiło ponad 150 kierowników i koordynatorów projektów w całej grupie kapitałowej. To Project Management and Innovation Day, znane w naszej firmie od kilku lat. Nie zabrakło warsztatów, rozstrzygnięto konkursy na najlepsze projekty roku i przy okazji tego właśnie ostatniego elementu pojawiła się podczas tego wydarzenia pewna nowość. Organizatorami tej edycji wydarzenia były Obszar Strategii Zarządzania Projektami oraz Biuro Innowacji. Motywem przewodnim spotkania zorganizowanego tym razem w Digital Knowledge Village były innowacje tworzące wartość grupy kapitałowej Orlen. Jest to w pewnym sensie edycja wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy połączyliśmy siły z Biurem Innowacji i wspólnie chcemy promować zarządzanie projektami, ale również innowacyjność w grupie kapitałowej. Początek spotkania dla wszystkich uczestników był wspólny. Rozpoczął się od wykładu motywacyjnego Michała Rączki Innowacja, a gdyby tak zapomnieć o projektach? Dodatkowo organizatorzy przygotowali ofertę 4 zajęć warsztatowych dotyczących ulepszania siebie, relacji, które tworzą innowacje, sztuki innowacyjnego myślenia i uczenia się oraz tworzenia dobrych rozwiązań. Każdy mógł wziąć udział w 2 z nich. Podczas tegorocznej edycji Project Management and Innovation Day rozstrzygnięto konkurs Projekt Roku. Wyłoniono najlepiej zrealizowane projekty w grupie kapitałowej Orlen w 2016 i 2017 roku w oparciu o filary strategii rozwoju koncernu. I tak w kategorii budowa wartości zwyciężyli Ryan Schnurer i David McDougall z Orlen Upstream Canada za projekt budowy instalacji do przetwarzania gazu w Kanadzie. W kategorii ludzie zwyciężył Jakub Pamuła z Orlenu za projekt zagospodarowania ciepła niskotemperaturowego w konkursie crowdsourcingowym, a w kategorii siła finansowa Andrzej Janus, czeskiej benzyny, za kartę przedpłaconą B2C Tank Karta Easy. Otrzymaliśmy aż 37 zgłoszeń, spośród których wyłoniono najlepiej zrealizowane projekty w grupie kapitałowej Orlen. Przyznano też jeszcze jedną nagrodę w kategorii innowacyjny projekt roku. Ta trafiła do Agnieszki Bobrukiewicz z Unipetrolu za wdrożenie nowych paliw Efekta w sieci benzyna w Czechach. Nagroda Projekt Roku ma dla mnie ogromne znaczenie. Myślę, że będzie ogromną również motywacją w przyszłości, żeby realizować jeszcze więcej innowacyjnych projektów. W projektach innowacyjnych ważny jest pomysł, ale równie ważna jest jego realizacja. Te zgłoszone projekty do Project Management and Innovation Day były zrealizowane w krótkim czasie. Dzięki współpracy, także w sumie to jest najważniejsze, dobry pomysł, współpraca i dzięki temu dobra realizacja. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i już dziś zachęcamy do pomyślenia o swojej pracy w kontekście przyszłorocznej edycji konkursu Projekt Roku. Przy PKN Orlen od wielu już lat działają rozmaite koła i stowarzyszenia zrzeszające byłych i obecnych pracowników firmy skupionych wokół pasji i zainteresowań. Jedną z takich organizacji jest ta, której członkowie, śmiało można to powiedzieć, działają na rzecz innych. To Klub Honorowych Dawców Krwi. Jego historia była rozmaita, wiodło się raz lepiej, raz gorzej, ale członkowie tego klubu przed paroma dniami obchodzili 45-lecie istnienia swojej organizacji. Klub został powołany 1 sierpnia 1972 roku przez kierownictwo ówczesnych mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych. W sumie na przestrzeni 45 lat działalności honorowi dawcy krwi oddali 8817 litrów krwi i jej składników, które posłużyły ratowaniu zdrowia i życia drugiego człowieka. Podczas jubileuszowego spotkania nie zabrakło podziękowań, gratulacji i odznaczeń. To takie docenienie tego, co robimy, tak? co robię ja, co robią moi koledzy. To jest taki dzień, kiedy zauważa się te osoby, które innym pomagają. Rozpocząłem oddawanie krwi od 1989 roku, będąc, służąc w wojsku. Od 2004 zacząłem też regularnie oddawać krew, ze względu na to, że pomyślałem, że właśnie jest to fajna inicjatywa. Można w ten sposób coś pięknego darować
drugiej osobie. Bardzo ważnym elementem funkcjonowania klubu jest też bank krwi utworzony z myślą o pracownikach Orlenu i spółek wraz z rodzinami. Obecnie klub liczy ponad 200 członków, z tego ponad 100 osób systematycznie 2-3 razy w roku oddaje krew. Od czerwca tego roku zarząd klubu działa w nowym składzie. Dzięki staraniom spółki Orlen Południe w gminie Jedlicze znów można było zorganizować akcję Drzewko za butelkę, w ramach której przedszkolaki i uczniowie budują swoją świadomość ekologiczną. Przy okazji mali mieszkańcy gminy Jedlicze mogli rywalizować, która z placówek edukacyjnych, do których chodzą na co dzień, zbierze najwięcej worków z plastikowymi butelkami. W akcji uczestniczyło 14 placówek oświatowych, 5 przedszkoli i 9 szkół podstawowych. Symbolem recyklingu zebranych butelek były drzewka, które w uroczystym finale akcji otrzymała każda placówka. Około 170 przedszkolaków i 300 uczniów wzięło również udział w zabawach edukacyjnych o charakterze ekologicznym. To jest coś bardzo ważnego, bardzo pożytecznego, akcja, która rośnie z dziećmi, i to jest taka perspektywa, która mam nadzieję w okresie 15-20 lat przyniesie swoje namacalne rezultaty. Tak liczny udział wszystkich szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy pokazuje, że propozycja Orlen Południe na przeprowadzenie konkursu Drzewko za butelkę w ramach programu Odpowiedzialność i Troska zdała egzamin u nas jak najlepiej. Nazbieraliśmy prawie 60 tysięcy butelek, myślę, że to jest dużo. W ubiegłym roku wygraliśmy również, więc myślę, że jest to już taka pomalutku tradycja. No cóż, zachęcamy nasze dzieci, aby były za pan brat z ekologią. Współpracujemy i z rodzicami, i z Radą Rodziców, i w ogóle nauczyciele biorą aktywny udział w tym, aby zachęcać dzieci do zbierania nie tylko butelek, bo zbieramy również makulaturę, zbieramy baterie. Dzięki tej akcji nie tylko uczymy dzieci segregowania śmieci, ale także uczymy, jak dbać o czyste powietrze. I dzięki tej zbiórce proponujemy społeczeństwu również zdrowe powietrze i dbałość o nasz świat. Podczas całej akcji dzieci zebrały ponad 226 800 butelek i posadziły 168 drzewek. Najaktywniejsi zbieracze otrzymali dyplomy, a zwycięskie placówki nagrody pieniężne z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego lub pomocy naukowych. 42 uczniów szkół średnich będących pod opieką Płockiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów, a od Orlenu pamiątkowe pióra z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem. Uroczystość odbyła się w sali barokowej opactwa pobenedyktyńskiego. Tego typu wyróżnienie może otrzymać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej z najwyższą średnią ocen w swojej szkole, który może poszczycić się wybitnymi wynikami z jednego z przedmiotów, natomiast w pozostałych dziedzinach osiąga przynajmniej dobre rezultaty. 1 grudnia zapraszamy na przedświąteczny kiermasz, na którym będzie można kupić prace wykonane własnoręcznie przez osoby niepełnosprawne z domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej z Płocka i okolic. Kiermasz odbędzie się w holu Centrum Administracji przy stołówce przy Chemików 7. Początek o godzinie 10. Już 9 grudnia Płockie Wzgórze Tumskie rozbłyśnie blaskiem świątecznych ozdób płockich ogrodów światła. Przed rokiem Orlen zaprosił płocczan po raz pierwszy do oglądania świątecznej iluminacji. W tym roku będzie ona jeszcze większa i efektowniejsza. Początek wydarzenia z atrakcjami dla całych rodzin już od 14 na placu Narutowicza, a o 17 symboliczne odpalenie płockich ogrodów światła. Dawno w naszym programie nie pokazywaliśmy działań wolontariuszy z Anwilu, dziś więc to nadrabiamy, ale wcale nie będziemy we Włocławku, tylko kilkanaście kilometrów na zachód od tego miasta, w małej miejscowości Brzezie.
To nie pierwszy raz, gdy wolontariusze z Anwilu pomagają dzieciom i młodzieży z placówki w Brzeziu. Tym razem okazją do wsparcia było otwarcie nowego boiska sportowego, którego budowę sfinansował samorząd. Anwilowcy w ramach pomocy przekazali drobny sprzęt sportowy, m.in. piłki do siatkówki, kosza i nożnej oraz rękawice bramkarskie, rakiety do tenisa ziemnego czy krążki treningowe. Wraz z wolontariuszami do młodzieży przyjechał również członek zarządu Anwilu, Jarosław Ptaszyński. Najważniejszym i wyczekiwanym przez dzieci i gości punktem programu podczas spotkania z wychowankami placówki opiekuńczo-wychowawczej w Brzeziu było rozegranie meczu między reprezentacją pracowników Anwilu a drużyną gospodarzy. Nowo otwarte boisko przeszło chrzest bojowy i teraz na co dzień będzie służyło podopiecznym placówki opiekuńczo-wychowawczej. Jest taka miejscowość nieopodal Płocka, która jednoznacznie kojarzy się z obiektem, który w niej się znajduje. To Łąck i tamtejsza stadnina koni, w której bardzo często odbywają się zawody jeździeckie. Kolejne takie właśnie za nami, a ich organizacja była możliwa także dzięki wsparciu finansowemu PKN Orlen. W zawodach wzięło udział około 120 par jeźdźców i koni. Wizyta w Łącku jest zawsze okazją do poznania historii tego miejsca i zwiedzenia stadniny, zwłaszcza miejsce zwykle zamkniętych dla postronnych osób. Przy okazji zawodów organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych, dla których jedną z atrakcji była możliwość bezpośredniego kontaktu z kucykami. Stacjonujące w stadzie konie różnych ras posłużyły jako żywe eksponaty do zaprezentowania różnic pomiędzy końmi zimnokrwistymi a gorącokrwistymi, w tym na przykład trasy czystej krwi arabskiej. W piątek, sobotę i niedzielę trwała rywalizacja sportowa w kilku kategoriach. Odbywały się m.in. konkursy zwykłe oraz dokładnościowe. PKN Orlen był nie tylko sponsorem halowych zawodów ogólnopolskich, ale również reprezentanci firmy Violetta Kulpa i Agnieszka Krzętowska wręczały puchar za pierwsze miejsce finału dużej rundy, którą zwyciężył Michał Kubiak na klaczy Galaktyka. Tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie Studia Grupy Orlen. Kolejny program informacyjny oczywiście za tydzień. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.